Witamy Państwa bardzo serdecznie. Połowa miesiąca, dokładnie 15 dzień lutego, a że to, jak to się mówi, 29-dniowy luty, no to wchodzimy w jego drugą połowę idealnie wraz z Rafałem Mościckim. Witam Cię bardzo serdecznie. No Woman, No Cry, czy jednak inna piosenka, co? Myślę, że One Love Jamming, tak? Exodus. Tych piosenek jest bardzo, bardzo dużo. Bob Marley to jest absolutnie wyczekiwana legenda, zwłaszcza, że cała rodzina, Junior Gong, Damian Marley, który kosi grami za grami w muzyce reggae, czy Ziggy Marley, czy Steven. Cała rodzina w zasadzie i cała rodzina, myślę, że bardzo mocno czekała na taki film, bo dokumentów o Bobie Marleyu było bardzo dużo. No właśnie, drodzy Państwo, bo rozmawiamy o filmie, który wkracza na ekrany. Bob, Rafał będzie opowiadał w szczegółach o tym, ale Bob Marley i One Love. To jest też wydarzenie chociażby z punktu widzenia takiego, że przywróci on, mam nadzieję, nowemu, też młodemu pokoleniu to, co się stało chociażby z Elvisem, z Presleyem, gdzie nagle młode pokolenie kinowe dojrzało zupełnie inną postać, prawda? Ten no Presley tak, bardzo, bardzo odległy. Ja czekam, nie ukrywam teraz na Beatlesów jakieś takie nowe odtworzenie, ale Marley to też jest fajna chyba taka sprawa, że to jest film, który może pokazać tego artystę, przybliżyć go bardzo tej nastoletniej publiczności. No dokładnie, nastoletniej publiczności, ale tak naprawdę jak ja zastanawiałem się na temat filmu fabularnego o Bobie Marleyu, na fali właśnie filmu o Freddie Mercury, o Eltonie Johnie, czy o Elvisie, to tak naprawdę tych fabuł można byłoby mnóstwo nakręcić, bo Bob Marley był wszędzie. On, począwszy od jego przebywania, powrotów na Jamajkę, która była nękana różnymi, że tak powiem, sytuacjami kryzysowymi, gangsterskimi, skończywszy na jego pasji do futbolu, do piłki nożnej i w ogóle wielu, wielu rzeczy, które się w jego życiu działy, to on czekał na tą fabularną biografię bardzo, bardzo długo. Zabiera się za to nie byle kto, bo no właśnie, Reynaldo Marcus Green. No, nie było to dla Ciebie zaskoczeniem. Było bardzo wielkim zaskoczeniem, tym bardziej, że bardzo mi się podobał King Richard, gdzie w sposób niecodzienny pokazał karierę przez ojca, karierę dwóch wybitnych tenisistek, czyli Serena i Venus Williams. Gdzie potem zostajemy w zasadzie z postaciami, które żyją, które cały czas są obecne w świecie tenisa. Natomiast oglądając mnóstwo dokumentów o Bobie Marleyu, to naprawdę aż się czekało na to. Po to, żeby chociażby usłyszeć tę muzykę. Ta muzyka doczekała się tylu aranżacji. Jak słuchamy Could You Be Love, śpiewane przez Damiana Marleya, Junior Gonga, no to ma swój power, to ma swoje noszenie, bo to nie tylko muzyka, ale to przede wszystkim słowa, które mówią o pokoju, o miłości, a jednocześnie są też słowami walki o to, żeby ten świat był lepszy, piękniejszy, wspanialszy. I myślę, że młodzi ludzie zasługują na takiego bohatera, jakim był Bob Marley. No właśnie, ja nie bez kozera o tym powiedziałem, dlatego że to, co powiedziałeś, pokoju, miłości, to teraz są słowa bardzo często wymawiane przez to młode pokolenie, prawda? Te zupełnie nowe właściwie dogmaty tworzone przez to nowe pokolenie, widzące świat, który oczami młodych, mówi się o tym, no zmierza do jakiejś jednak degrengolady, oni chcieliby z tego wyjść. No a postać Marleya, co by nie było jednak tragiczna, ale dająca jakąś tam rzecz dotyczącą wolności, inności, no tak, możliwości. On wracał w te miejsca, gdzie był krzywdzony tak na dobrą sprawę, bo żaden normalny człowiek zaatakowany w swoim kraju, nie wiem, postrzelony, czy w ogóle nie wracałby do miejsca, w którym z koncertem, z jakimś przesłaniem. On to robił, on nie był krystaliczną postacią, on był bardzo rozrywkową postacią też. Nie należy go kojarzyć tylko z ruchem Rasta i z marihuaną i z różnymi, że tak powiem, tam takimi wyzwoleniami, stawkami. To była bardzo bogata postać i bardzo dużo niosąca na sobie jak na tamte czasy. I cieszy mnie to, że nie ma tutaj czegoś takiego, że mamy aktora 1:1 dobranego, podobnego, aczkolwiek widząc to, co się dzieje w filmie, my poczujemy tego Boba Marleya, takiego ze swoim przesłaniem. Jego message będzie brzmiał bardzo mocno i myślę, że ja na ten film bardzo czekam. I wielu miłośników muzyki reggae i miłośników Boba Marleya czeka, ale też myślę, że to jest film absolutnie dla każdego. To jedno, ale myślę, że jest to jeszcze dodatkowo film,
który być może na nowo rozpali. Bo oczywiście muzyka reggae jak najbardziej mieści się w światowym kanonie i mnóstwo zespołów na co dzień ją gra. Jednak jest to szansa, myślę też na to, by ten ogień niejako tej muzyki podsycić dzięki, no tak, dzięki też kapitalnej muzyce, która tam bo się ona, znajduje. Bo ona też zawiera sobie nie tylko pozytywne przesłanie, ale też zawiera sobie trochę buntu, bo mamy Get Up, Stand Up, mamy parę takich kawałków, które mówią o tym, że nie należy patrzeć obojętnie. No i element piłkarski, myślę, że dla każdego fana piłki nożnej niebagatelną rzeczą jest pojechać kiedyś na mecz Ajaxu Amsterdam i usłyszeć Boba Marleya z trybun: "Don't worry about the things, because every little thing's gonna be alright." Więc myślę, że ja ciarki mi przechodzą, jak widzę, jak cały stadion śpiewa i Bob Marley jest obecny. Tak jak Sen o Warszawie na Legii, tak. Tak samo myślę, że w Ajaxie nie przez przypadek się pojawiają takie rzeczy i Bob Marley na stałe wszedł do kanonu kultury i bardzo dużo przez swoją twórczość może wnieść i myślę, że ten film robi mu bardzo, bardzo, bardzo piękną rzecz i jest bardzo pięknym hołdem i myślę, że będzie nas też wciągał, bo fabuła jest naprawdę wciągająca. No to my teraz chcemy Państwa też wciągnąć w nasz program, w ten sposób pozytywny oczywiście, dlatego że mamy przygotowane jak zwykle pytanie konkursowe dla naszych widzów. Czy będzie tym razem ze strony naszego gościa łatwe czy trudne? Za chwilę się Państwo sami przekonają. No myślę, że najważniejsze jest to, żeby chwycić cały sens tego filmu. Myślę, że może teraz pytanie nie wynikające bezpośrednio z naszej rozmowy. Jak miała na imię żona Boba Marleya? No, wiedziałem, że tym razem Rafał nas zaskoczy. Odpowiedź na to pytanie ślą Państwo pod adres tradycyjnie czasnaseans@czasnaopole.pl. Dwie pierwsze prawidłowe odpowiedzi oczywiście nagradzamy upominkami ufundowanymi przez sieć kin Helios. I na koniec, wracając do przygotowania tego filmu, bo jak powiedziałeś, reżyser przygotowując się do filmu o siostrach Williams bardzo prowadził, z tego co czytałem, bardzo taką naprawdę skrupulatną bibliotekę wszystkiego. Tutaj też w tym filmie jest mnóstwo materiałów do scenariusza, materiałów historii, tam Terence'a Wintera, Franka Flowersa, bardzo dużo takiego materiału, którego do tej pory gdzieś tak mocno nie eksponowano. I to też może być siła tego filmu. To też jest siła tego filmu, dlatego że myślę, że same te dokumenty, które były o Bobie Marleyu, same te materiały, które są nagrane, tutaj też mamy możliwość jednak zajrzenia do show biznesu, do świata artysty, któremu towarzyszyły kamery, któremu towarzyszyli dziennikarze, towarzyszyli ludzie. W przypadku Kinga Richarda było to trochę trudniejsze, bo to była jednak postać, która była gdzieś tam schowana. Mimo wszystko dyrygująca, ale schowana. Natomiast Bob Marley jest zdecydowanym frontmanem, który ma mnóstwo takich historii, które myślę, że reżyser nam pokaże i będziemy z łezką w oku oglądać pewne historie, które będą wyciągnięte w tym filmie. No myślę, że fani muzyki reggae będą na pewno ze zniecierpliwieniem czekać na to, by móc pojawić się na którymś z seansów tego obrazu. Rafał Mościcki, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za spotkanie, a my zapraszamy na Bob Marley One Love oczywiście i na kolejne nasze lutowe spotkanie.